poor brother standing by the road. Dzień dobry i witam serdecznie. W tym tygodniu chciałbym podzielić się z Państwem o Boże przebaczenie. Boże przebaczenie. Tak jak mówiłem kilku tygodni już temu, każdy z nas jesteśmy grzesznikami. Każdy z nas jesteśmy grzesznikami. Chciałbym przeczytać werset z Ewangelia, list Jana, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 8 do 10, który mówi tak. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Te wersety nam pokazuje, że kiedy my wyznajemy nasze grzechy, kiedy my zgadzamy się z tym oczywistą oczywistością, że jesteśmy grzesznikami, to jest droga do właśnie przebaczenia. Mamy to wyznać Bogu. Mamy to wyznać Bogu. Mamy przychodzić do Bogu całym sercem naszym, własnymi słowami i powiedzieć Mu: Panie Boże, ja jestem grzesznikiem, ja grzeszyłem, ja skłamałem, ja zrobiłem to źle. Przebacz mi, Panie. I chcę powiedzieć, że żeby otrzymać przebaczenie, nie potrzebujemy jakiegoś orędownika, człowieka, nie potrzebujemy jakiegoś pośrednika. Ja nie muszę iść do innego pastora czy do innego księdza, aby wyznawać grzechy, aby otrzymać przebaczenie. Bóg dał nam jednego orędownika, Jezus Chrystus. I to dlatego Biblia mówi, że Jezus jest drogą i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przez Niego. Wystarczy, że klękniesz w Twoim pokoju, w Twoim gabinecie, osobiście, sam na sam z Bogiem i powiedz Bogu o tym. Porozmawiaj z Bogiem. On słucha to, co mówisz. On rozumie Ciebie i On chce Ciebie przebaczyć. Tylko On czeka, aż przyjdziesz do Niego. Pamiętacie historię syn marnotrawny. Młody chłopak decydował, że odejdzie z domu. Zabrał to, co do niego należy. Pojechał i zmarnował i roztrwonił tego wszystkiego. Ale pewnego dnia, kiedy żył już w biedzie, wśród świnie, karmił ich. Nawet on pragnął, żeby to, co odpadki, które świnie jedzą, żeby on sam mógł to dostać. Doszedł do wniosku, że lepiej będzie, jak wróci do domu ojca i będzie niewolnikiem czy sługą, aniżeli mieć obecny los. I Pismo Święte mówi, że on powstał i decydował wrócić do domu. Ale kiedy jeszcze był daleko, jego ojciec zobaczył go i widział, jak syn idzie. Ojciec, starszym człowiekiem, biegał, aby się spotkać się z synem. Biegał, aby spotkać się z synem. I syn powiedział: ojciec, grzeszyłem, nie jestem godzien, aby być twoim synem. Pozwól, abym był twoim sługą. Ojciec bardzo się ucieszył. On dał mu najlepsze ubrania. Dał mu sygnet jego i on zabił największe tam krowy, tak, i zrobili uroczystość. Tak samo Bóg się cieszy, kiedy my wyznajemy nasze grzechy, kiedy my pokutujemy i kiedy my przychodzimy do Boga. W tym tygodniu to właśnie życzę, abyśmy weszli do tego miejsca uniżenia, gdzie wyznajemy Bogu: tak, Panie, jestem grzesznikiem, przebacz mi moje grzechy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.